Raz, dwa, trzy. 20 sierpień, witam w informacyjnym programie Global News, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach globalnej transformacji, która ma miejsce właśnie teraz. W moich cyklicznych programach w każdy wtorek o 21:00 w telewizji Wolna Ludzkość jestem głosem waszego nieśmiałego rozsądku, który stara się przebić przez odmęty waszych skażonych matriksem umysłów. Mam nadzieję, że dzisiejsza kompilacja informacji będzie dla was owocna we wnioski i zaprocentuje wzrostem świadomości i przede wszystkim zrozumieniem sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. W tym programie zacznę od naszego podwórka. Otóż, jak wiecie, sytuacja tutaj również przede wszystkim w zasadzie zagęszcza się. Ma to oczywiście na nas bezpośredni i największy wpływ, dlatego te rzeczy, które chwilę temu zebrałem, myślę, że będą dla was już coraz wyraźniej układać się w całość. Ja tylko jeszcze przypomnę, zanim zacznę, że wszystkie informacje pochodzą ze źródeł alternatywnych portali polskojęzycznych, które gromadzę na swojej stronie polskaświadoma.pl. I tu zapraszam do przeglądania i promowania wiadomości, informacji oraz do dalszego zgłębiania tych informacji, które przekazuję. Także zaczynamy. A więc nasze podwórko, oczywiście temat w mediach w ostatnich dniach bardzo głośny, a więc to, jak kibole rzekomo terroryzują wszystkich. I tutaj taka ciekawostka: na konferencji prasowej w związku z bójką na gdyńskiej plaży minister spraw wewnętrznych stwierdził, że grupy kibiców należy separować od normalnych obywateli i zapowiedział, że kibiców należy socjalizować, nawet jeżeli będzie trzeba zrobić to siłą. Początkowo szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz zapewniał, że trwają czynności wyjaśniające i dopiero po ich zakończeniu będzie on mógł wskazać stronę odpowiedzialną za sprowokowanie całego zajścia, niezależnie od opublikowanych w internecie nagrań całego incydentu, z których wynika, że stroną, która wszczęła bójkę, byli meksykańscy marynarze. Szef MSW stwierdził, że musi mieć w tej sprawie twarde raporty, a informacje o tym, kto zaczął, ocenił jako drugorzędne. Mimo wszystko, jeszcze przed zakończeniem policyjnych czynności, minister spraw zagranicznych przekonuje, że poradzenie sobie ze zjawiskiem bandyterki musi odbywać się w pewnym ciągu technologicznym, w którym policja, prokuratura, wojewodowie, władze samorządowe oraz władze klubów będą szły jednym frontem. Natomiast naczelny wódz platformersów Optimus Prime Tusk powiedział: będziemy starali się wpływać zarówno na policję, jak i prokuraturę i w ramach naszych możliwości na sądy, aby przede wszystkim surowo i możliwie natychmiast karać tych, którzy używają przemocy. I to powiedział dziś Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, odnosząc się do niedzielnej bójki na plaży w Gdyni. No, nawet w PRL komuniści udawali, że sądy są niezawisłe, a prokuratura niezależna w swoim działaniu. Tusk i partia rządząca najwyraźniej nie potrzebuje już takich pozorów. Premier otwarcie przyznał dziś, że będzie próbował wpływać na policję, prokuraturę i sądy. Przypomnijmy, co na ten temat mówi Konstytucja RP. Artykuł 173. Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Artykuł 178. Sędziowie w sprawdzaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom. Oznacza to, że premier wprost zapowiedział, że będzie łamał ustawę zasadniczą. No, na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się także od Optimusa, że rząd przygotowuje brutalną rozprawę z kibicami, bo właśnie słowa brutalny użył premier i to w czasie, gdy po interwencjach policjantów giną ludzie, jako ostatnio w Gdańsku. Jak powiedział premier, na stadionach trzeba walczyć z metodami skutecznymi, co oznacza metody brutalne. Kiedy policja używa metod twardych, czyli przymusu bezpośredniego, powinno to być także chronione w oczach opinii publicznej i akceptowane wtedy, kiedy jest to niezbędne. Tusk ogłosił również, że zwróci się do mediów i polityków o wsparcie dla tworzenia atmosfery akceptacji dla działań policji, także wtedy, kiedy te działania będą bardzo zdecydowane i brutalne. I tutaj cytat: my i tak będziemy to robić, ale będziemy skuteczniejsi, jeżeli uzyskamy pomoc od mediów i innych instytucji. Oczywiście o pomocy mediów również mam dziś kilka słów, także myślę, że to za moment. Tymczasem, jak widzicie, to już nie ulega żadnej najmniejszej wątpliwości, że obecna rządząca ekipa i wspierające ją media w obliczu nadchodzącej utraty władzy dążą do wywołania w Polsce wielkich, krwawych zamieszek,
coraz wyraźniej wygląda na to, że w tych swoich antypolskich łbach umyślili sobie, że idealnym dniem na taką prowokację będzie kolejny dzień niepodległości 11 listopada. Stąd ja myślę, wszelkie tego typu prowokacje czy też zdarzenia, jakie miały miejsce w Gdyni, będą wykorzystywane oczywiście do przykręcenia Polakom jeszcze bardziej śruby, także sądzę, że akurat to tu pojawi się oczywiście jako element, który już widzieliśmy w przeszłości. Zawsze tego typu sytuacje były wykorzystywane do tego, żeby jeszcze bardziej dokręcić nam tutaj śrubę. Jest jednak szansa, że w tym roku uda się i dojdzie do ekscesów na tak wielką skalę, że władza uzyska pretekst i usprawiedliwienie dla delegacji i ugrupowań, które rzeczywiście chcą wyzwolić Polskę i Polaków spod okrągłostołowej okupacji. Jak wiemy, organizowane w różnych krajach szczyty klimatyczne zawsze ściągają tysiące anarchistów, lewaków, antyglobalistów, do których pałowania światowa opinia publiczna niejako już się przyzwyczaiła. Tusk zwietrzył doskonałą okazję tego, aby tym razem już skutecznie rozprawić się z Polakami, zorganizować właśnie 11 listopada szczyt klimatyczny w Warszawie. Śmiało można będzie oskarżyć o udział bądź współudział w eskalacji zamieszek polskich patriotów i to właśnie przypisać winę za to, co się wydarzy. Do tej pory prawie każdy taki szczyt kończył się rozruchami, więc nie ma powodów, by sądzić, że tym razem będzie inaczej niż na przykład w Kopenhadze. Tusk oczywiście postanowił jeszcze bardziej ubrać swoje zdradzieckie łapy w polskiej krwi, jednocześnie zasłużyć sobie w europejskich salonach na miano zdecydowanego i twardego przywódcy, który w obronie demokracji nie zawaha się rozprawić nie tylko z międzynarodową chołotą, ale i z miejscowymi faszystami i antysemitami. Także trudno w tej chwili pisać scenariusz wydarzeń na 11 listopada, ale można jedno z całą pewnością powiedzieć już dziś. Oni się boją polskiego narodu i nawet jeżeli ich haniebny antypolski plan powiedzie się, to jest to tylko element rozpaczliwej gry na czas, która i tak zakończy się wielką klęską układu. I jak wspomniałem, również media biorą w tym udział i tu jest właśnie taka ciekawa kompilacja tychże informacji na ten temat. Akurat jak sobie to wykalkulowali, przekalkulowali i przemyśleli, tak też zrobili tradycyjnie wszystkie mainstreamowe gazety, jak Gazeta Wyborcza. Proszę bardzo, widzicie, jak wygląda współpraca w tworzeniu tak zwanego gruntu pod tego typu wydarzenia. Onet, Bójka na plaży w Gdyni i tak dalej. Retoryka jest wszędzie prawie identyczna. Kibole to są właśnie tymi, którzy napadli na marynarzy, bez względu na to, co mówią świadkowie, co pokazują oczywiście nagrania ludzi, którzy byli w tym miejscu. Absolutnie rząd nie zwraca uwagi na to i media jak najbardziej starają się podsycać cały ten proces tą całą nienawiścią, można powiedzieć, do kibiców, bowiem, no jak wiecie, kibice są tą siłą jednak w Polsce dość konkretną i w zasadzie wszelkie tego typu rozruchy w przyszłości na pewno w jakiś sposób będą napędzane przez kibiców. No i mamy tutaj skuteczne przygotowanie właśnie tego gruntu ze strony mediów, a wszystko na jedno kopyto, bez względu na fakty, po prostu przygotowujemy się do przykręcenia śruby. Tak można moim zdaniem odczytać kontekst tych informacji. Tymczasem oświadczenie Stowarzyszenia Niebiescy, a więc kibiców ruchu Chorzów, którzy chcą w jakiś sposób przeciwstawić się całej tej sytuacji. Jest tutaj takie obwieszczenie, że sytuacja, do której doszło i w której media próbują wskazać jednostronnego winowajcę w postaci kibiców, zmusza nas jako stowarzyszenie do odniesienia się do okoliczności całego zajścia, aby zdementować medialne przypuszczenia i stereotypowe oskarżenia, jakoby kibice byli winni zaistniałej sytuacji i zachowywali się agresywnie, szukając zaczepki. Pragniemy zauważyć, że kibice ruchu Chorzów, jak również meksykańscy marynarze, przebywali na gdyńskiej plaży od wczesnych godzin rannych i przez ten czas nie dochodziło do zakłócania porządku. Iskrą zapalną zaistniałej sytuacji przed zbliżającą się godziną zbiórki kibiców było niewybredne zaczepienie, w efekcie uderzenie w twarz kobiety przez jednego z meksykańskich marynarzy. To oczywiście jest potwierdzenie wszystkich tych nagrań amatorskich z plaży w Gdyni, które jasno wskazują, że no akurat kibice zachowali się wręcz bohatersko w tej sytuacji i to obwieszczenie
to oświadczenie moim zdaniem powinno załatwić sprawę, ale oczywiście media i rząd są głuche na tego typu fakty, no ale dlaczego to oczywiście też wiecie. Kolejny temat z naszego podwórka. Co nasz prezydent, rezydent powinienem powiedzieć, ciekawego zrobił? W zasadzie tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Po konsultacjach ze swoimi ekspertami Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, która przewiduje m.in. zamrożenie do końca roku pierwszego 50% progu ostrożnościowego. Nowelizacja także zawiera regułę wzrostu wydatków i dzięki podpisowi Komorowskiego rząd Tuska będzie mógł zwiększyć tegoroczny deficyt o 16 miliardów, a więc do 51 miliardów oraz dowolnie ustalić przyszłoroczny deficyt. Według wcześniejszych planów deficyt miał wynieść 35,5 miliona, lecz na skutek przyjęcia zbyt optymistycznych założeń musiał być on zwiększony o 50%. Zdaniem oczywiście ministra finansów Rostowskiego ma to zapobiec podwyżce podatków, których poziom i tak już spowodował spadek wpływów za ich tytuł lub drastycznym cięciom wydatków publicznych. Nie sądzę, żeby coś to oczywiście zmieniło, ale jest reakcja oczywiście po stronie opozycji, można powiedzieć. Związkowcy z Solidarności zapowiadają, że będzie miała miejsce między 11 a 14 września w Warszawie największa manifestacja od 20 lat i to jest właśnie zapowiedź pewnego procesu rewolucyjnego, mam nadzieję. I tutaj czytamy, przez Warszawę na Rondo de Gaulle przejdą trzy manifestacje, które zbiorą się i wyruszą z Błoń, Stadionu Narodowego, z Placu Defilad oraz przed Pałacem Kultury i Nauki oraz ze skweru przed Sejmem, gdzie wcześniej przez 3 dni będą trwały protesty związkowców. Trzy manifestacje spotkają się pod Palmą i wspólnie przejdą Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy, gdzie zaplanowaliśmy finał akcji i kulminację naszego protestu. I głównym postulatem jest odwołanie rządu Donalda Tuska, to podkreślił rzecznik Solidarności. W drugim dniu w obowiązowisku przed Sejmem są przeprowadzone spotkania i debaty merytoryczne na temat postulatów i tak dalej. I oczywiście ciekawostkę będą również podziękowania dla Donalda Tuska za 300 dni jego rządu. Tak się składa, że to będzie jubileusz, który przypada 13 września. Także możemy się spodziewać naprawdę wysokiej temperatury i ja myślę, że również ta prowokacja, czy też ta cała sytuacja związana z Gdynią może mieć jak najbardziej jasne takie przeświadczenie, że rząd potrzebuje tego przykręcenia śruby właśnie na tego typu okoliczności, gdyż wielu ludzi, wielu, można powiedzieć, obserwatorów spodziewa się już naprawdę wybuchu tego niezadowolenia w kraju i właśnie tutaj będziemy obserwować to, mam nadzieję, od września. Kolejny temat trochę ekonomiczny, w zasadzie zastanawiam się, czy to jeszcze ma znaczenie, żeby o tym mówić, ponieważ takich drobiazgów ekonomicznych jak najbardziej pojawia się coraz więcej. Ja też zastanawiam się, czy już po prostu nie pominać tych cyferek, procentów i liczb, bo to i tak już nie ma zupełnie znaczenia. Powinienem zająć się bardziej sprawami globalnymi, bowiem one są moim zdaniem bardziej ciekawe i ważne dla nas. No ale póki co, póki jest jeszcze nadzieja, można powiedzieć, że jeszcze tego typu informacje będą potrzebne, może chociażby dlatego, żeby Wam zaoszczędzić trosk o to, co może się przydarzyć Wam na drodze. Tymczasem budżet niezałatany z fotoradarów, teraz inna metoda będzie testowana przez rząd. I no cóż, nowa pułapka na kierowców jest prosta. Na liczących od kilkuset metrów do kilku kilometrów odcinkach dróg zostaną zainstalowane bramownice wyposażone w kamery i urządzenia mierzące prędkość. Tak przy okazji nie tylko mierzące prędkość, jak również urządzenia te będą miały możliwość zbierania informacji o lokalizacji pojazdach, a tym samym o tym, gdzie się znajdujecie. Bramownice pojawią się w 29 miejscach w Polsce, gdzie tego na razie nie ujawniono, ale podobno ta lista lokalizacji jeszcze nie została zamknięta. Niewykluczone, że systemy staną także na autostradach, na przykład na odcinkach między bramkami albo pomiędzy zjazdami.
Także taka informacja wypłynęła m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, który też informuje o tym, że prace montażowe odcinkowego systemu trwają i rozpoczną się w zasadzie na dobre, gdy tylko zakończy się zima. Tutaj teraz można powiedzieć, że inspekcja nie ujawnia jeszcze daty rozpoczęcia tego montażu, ale prawdopodobny termin to właśnie przełom października i listopada, ale już na takie odpalenie systemu poczekamy sobie do wiosny. No cóż, 6 milionów chcą na to wydać, jaki będzie sukces, jaka będzie korzyść dla budżetu. No, patrząc na doświadczenie z fotoradarami, na które poszły miliony, możemy wyciągnąć taki wniosek, że rzeczywistość może rozminąć się oczywiście z oczekiwaniami i te pieniądze również nie starczą na łatanie dziur. Inny ciekawy, bolesny temat, niestety mamy najdroższe leki w Europie, wyobraźcie sobie. Półtorej roku minęło od wejścia w życie tak zwanej ustawy refundacyjnej. Okazuje się, że skutki dla chorych w Polsce dosłownie są opłakane. Polacy płacą najwięcej w Europie. Taka jest konkluzja firmy IMS Health, monitorującej rynek farmaceutyczny w naszym kraju. Głównym instrumentem, który miał ograniczyć wydatki na leki, był swoisty bat finansowy na lekarzy w postaci zwrotu kwot niezależnej refundacji razem z odsetkami ustalonej przez kontrolerów NFZ. No ale w 2013 sytuacja pacjentów wykupujących leki uległa dalszemu pogorszeniu. No i według tego raportu po pierwszym kwartale tego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane wyniosło już 40,3% i jest to najwyższy poziom współpłacenia pacjentów w Europie. W sytuacji na przykład takich innych państw, można powiedzieć jak Holandia, czy chorzy mają recepty w ogóle nie płacą za te leki. W Niemczech pacjenci dopłacają do leków zaledwie 10%, a w dotkniętej głębokim kryzysem Hiszpanii chorzy i emeryci, renciści mają prawo do bezpłatnych leków. Wprowadzenie nowej ustawy refundacyjnej w Polsce przez Tuska z takimi negatywnymi skutkami dla kieszeni pacjentów należy uznać za skrajną nieodpowiedzialność, a ja bym dodał za element procesu depopulacji. Niestety minister zdrowia, mimo licznych alarmów poselskich na wiosnę tego roku, nie był skłonny do żadnej merytorycznej dyskusji i żadnych oczywiście działań. No i taka jest sytuacja umierających i chorujących ludzi w Polsce. Rząd nie da ani centa. Kolejna informacja. Myślę, że w zasadzie tutaj niespodzianki nie będzie. Kolejny sondaż pokazujący, że przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce jest 58% Polaków. Resort finansów podaje, że w tym nowym badaniu zaobserwowano niewielki wzrost odsetka, które spodziewają się korzyści z wprowadzenia w euro w Polsce. Z badania wynika, że nadal odległa pozostaje preferowana przez badaczy data wprowadzenia euro w Polsce. No istotne jest właściwie dla tych, którzy lansują euro, w jakim kontekście ma pojawić się to euro, bo oczywiście sytuacja w strefie euro nie jest najlepsza, jest wciąż pogarszająca się, a to oczywiście nie sprzyja nastrojom obywateli do tego, żeby decydować się na takie posunięcie. No cóż, te dane pokazują, że Tusk z taką determinacją dąży do zmiany o finansach publicznych, która polega na zawieszeniu tak zwanego pierwszego progu ostrożnościowego, żeby po natychmiastowym wejściu tej ustawy w życie można było pewne wskaźniki zamieść pod dywan, a tym samym ochłodzić trochę zapały wszystkich krytykujących strefę euro. No cóż, są jeszcze inne problemy, które uniemożliwiają nam wejście do strefy euro. Na szczęście chociażby komunikat o wykonaniu budżetu po 7 miesiącach tego roku, który potwierdza, że na naszych oczach rozpada się system podatkowy, ponieważ wpływy z podatków są wyraźnie mniej zaawansowane niż upływ czasu, a ponadto są zdecydowanie niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W związku ze spekulacjami na temat właśnie tych, że zagadnień, można powiedzieć, że jest zbyt wiele czynników, żeby można było w ogóle jeszcze rozmawiać na temat wejścia Polski do strefy euro i ja myślę, że ten temat po prostu zniknie, aczkolwiek jest to kolejny
argument do tego, żeby powiedzieć o tym, jak w zasadzie działa nasz system ekonomiczny, jak działania Rostowskiego mają wpływ na właśnie takie decyzje. Oczywiście ja jestem zdania, że ten człowiek nigdy nie powinien zostać polskim ministrem finansów, no ale jeżeli chcemy mówić o uzdrowieniu tego kraju, no to i o uzdrowieniu przede wszystkim gospodarki, powinniśmy myśleć o tym, że prawdziwa gospodarka, prawdziwa rekonstrukcja rządu czy też finansów państwa miałaby sens tylko wówczas, gdyby wymieniony został tak zwany główny zderzak, czyli Optimus Prime Donald Tusk, przewodniczący ekipy kosmicznych platformersów. I właśnie mówi się dużo o tym, że podobno Rostowski ma odejść. To jest temat dość dyskusyjny. Pojawiło się właśnie też taka ciekawostka, że odesłanie Rostowskiego w ramach rekonstrukcji rządu do Krainy Deszczowców bez zgody londyńskiego lobby bankowego i lichwiarskiego oraz grupy Bilderberg wydaje się mało realne. Może się okazać, że Rostowski wraz z londyńskim City i naszymi wierzycielami zdymisjonują właśnie Tuska, że to się wszystko odbędzie odwrotnie. Dzisiaj Tusk krótko skwitował całą tą, jak powiedział, plotkę i tak właśnie można odnieść się do jego wyobrażenia całej tej sytuacji. Być może on o czymś jeszcze nie wie, ponieważ na placu boju w tej chwili powstają wszyscy główni autorzy totalnego wręcz uzależnienia Polski od zagranicznego lobby bankowego, twórcy wielkiej dziury budżetowej, wyprzedaży resztek majątku narodowego, a także rolowania polskich długów i własnego narodu. Główni strategzy i mózgi tej sześcioletniej już zabójczej operacji na żywym polskim organizmie, Tusk i Bielecki, są nadal promotorami Rostowskiego. No już dziś nie wystarczy dymisja super magika od finansów i nieco nowa, mniej arogancka twarz, bez przyjęcia całkiem nowego, propolskiego kursu w polityce gospodarczej, finansowej, pieniężnej, bez unarodowienia długów, repolonizacji banków i nie możemy mówić o jakiejkolwiek zmianie. Myślę, że prędzej Rostowski i stojące za nim lichwiarstwo jego zdymisjonują, ponieważ no, kim jest Tusk? No, Tusk jest figurantem. No. W zasadzie to Rostowski w imieniu lichwiarstwa rządzi Polską. Tusk występuje w roli takiego pajaca, który w zasadzie można powiedzieć potwierdza, czy też rozpowiada, czy też wprowadza pewnego rodzaju zmiany, które nie płyną wprost z jego umysłu, ale płyną wprost z londyńskiego City. Rostowski domaga się przede wszystkim podniesienia wieku emerytalnego, aby polskich starców zagnać do pracy pod pretekstem kłopotów finansowych ZUS, a Tusk już leci i chwali to jako swój pomysł. Rostowski przedstawia szukańczy, jak sam zresztą przyznał, budżet, a Tusk leci i chwali go za jako świetny. Być może lichwiarstwo podjęło decyzję, aby ochraniać Rostowskiego i w ogóle go wycofać, co mogłoby przyjąć formę dymisji. Skąd wiemy, że planowanej przez Tuska dymisji Rostowskiego? No, jak powiedziałem, mówi się o tym w mediach, to właśnie Reuters podał taką informację, jak się zapiera, że są to wiarygodne trzy źródła. No, równie wiarygodnie by to zabrzmiało, gdyby jako źródło podali krasnoludki, UFO, czy jeszcze kogoś innego. Sam Tusk pewnie sam jest tym zaskoczony, że ma zamiar dymisjonować kogokolwiek. Po prostu być może za pośrednictwem Reutersa zakomunikowano mu, że Rostowskiego wycofują. No ale można powiedzieć, że byłby Tusk ostatnim idiotą, aby zgodzić się na to, dopóki tylko jest on w rządzie i póki on pilnuje tego całego bajzlu, który zrobił, to można powiedzieć, że jest on chroniony przed komisjami śledczymi, Trybunałem Stanu i przede wszystkim przed więzieniem, które prawdopodobnie i tak go czeka. Jak nie publiczny lincz, to pewnie coś innego. W każdym bądź razie mamy tu bardzo ciekawą sytuację, w której bezpośrednio informuje się właśnie z takich źródeł i nasz premier oczywiście zdezorientowany. Być może będzie tak, że to on pożegna się ze Stołkiem, a może to Rostowski właśnie go wykoleguje. Także zobaczymy. Ciekawa jeszcze informacja, ponieważ ja mam swoją teorię na tego typu statystyki. Wzrost samobójstw mamy tak wysoki jak w Grecji, 6 tysięcy osób rocznie. No cóż, to pokazuje, w jakiej kondycji psychicznej jest społeczeństwo.
I to właśnie jest moim zdaniem przerażające. Rocznie w Polsce w wyniku samobójstw ponad 6 tysięcy osób umiera. Jest to dużo więcej jak w samych wypadkach samochodowych. Dziwne, że rząd nie bardziej koncentruje się na naprawianiu umysłów schorowanych, przestraszonych ludzi, a woli kupować drogie fotoradary, które tak naprawdę nie zwiększają bezpieczeństwa. Tak czy siak mamy tutaj bardzo ciekawą tendencję, która na pewno w najbliższym czasie nie ulegnie pozytywnej zmianie. No, to jest tylko ciekawe, że jeszcze co więcej, 5,5 samobójstw mężczyzn przypada na jedno samobójstwo kobiety. Oczywiście przyczyn może być wiele, aczkolwiek ja sądzę, że to się wszystko wiąże przede wszystkim z brakiem umiejętności ludzi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w takim tak zwanym niedostosowaniu się do wymagań, jakie oczekuje od nas środowisko, a to jest oczywiście również związane z systemem ekonomicznym, z edukacją, także powodów jest wiele i może być jeszcze więcej, ale już nad tym się nie będę dzisiaj bardziej rozwodził. Przejdźmy do sytuacji w Europie. Niemcy, cytuję, media w Niemczech zbliżone do tajnych służb ujawniają kolejne ataki Al-Kaidy. Tutaj ja myślę, że wszystko jest chyba dla was jasne. Al-Kaida nie istnieje jako agencja terrorystyczna. Mamy tu po prostu przykład kolejnych zapowiedzi zorganizowanych akcji, które mają na celu wywoływać chaos w Europie, odwrócić uwagę od innych ważnych procesów, a tym samym promować taką ideę wyścigu zbrojeń, czy też przygotowania, co oczywiście przekłada się na dokręcania śruby w tematach bezpieczeństwa i inwigilacji. To oczywiście mamy widoczne w Polsce również, tylko troszeczkę inaczej się to u nas robi, ale póki co robi się coraz bardziej gorąco właśnie pod tym względem. Właśnie mam na myśli tutaj to, co się dzieje w islamie. Marsz muzułmanów, jak informują wolne media, mamy niedługo 12. rocznicę rzekomego zamachu terrorystycznego, który miał miejsce w Nowym Jorku. I tutaj ciekawostka, bo w zasadzie tłum, który ma rzekomo zebrać się w tym czasie, będzie domagał się m.in. ujawnienia prawdy na temat wydarzenia z 2001 roku. I tu taka organizacja występuje jak American Muslim Political Action Committee, w skrócie AMPAC, postanowił zorganizować marsz, na którym milion osób uda się do Waszyngtonu. To wielkie wydarzenie ma doprowadzić do wzrostu świadomości w sprawie naruszenia praw obywatelskich, które ma miejsce od rozpoczęcia tak zwanej wojny z terroryzmem, czyli od 11 września 2001 roku. Tłumy protestujących potępią nielegalne, notoryczne podsłuchiwanie, szpiegowanie muzułmanów, którzy żyją w Stanach, oraz propagują powielają w zasadzie propagandę mediów, która tworzy fałszywy obraz muzułmanów, przyrównując ich do terrorystów, tłumacząc, że 11 września muzułmanie zostali tak zwanym kozłem ofiarnym. No, ja sądzę, że wbrew pozorom wszędzie teraz, gdzie znajdują się muzułmanie, w takich troszkę większych ilościach, no, pali się wszystko dookoła i generalnie jest chaos, także podejrzewam, że to może być również wszystko użyte w celach wywołania jakichś gwałtownych zamieszek. Także zauważcie, że mówi się coś tu o Niemczech, jest jeszcze temat Egiptu, o którym będę za chwilę mówił. To wszystko się jakby doskonale wpisuje w tą jesień. Można powiedzieć, że widzę takie globalne przygotowywania do jakiegoś większego wydarzenia. Być może właśnie będzie to związane z zamieszkami wokół muzułmanów, ponieważ w wielu krajach, zresztą za chwilę o tym również powiem, muzułmanie, można powiedzieć, no, nabierają rozpędu, jeżeli chodzi o swoje zapędy terytorialne. Tymczasem może Egipt, ponieważ tam w tej chwili, można powiedzieć, trwa już wojna domowa i ona jest
no, wchodzi w taką dosyć no, nieciekawą fazę. Tu jak widzicie w tej chwili macie jedno z muzeów w Egipcie, które dosłownie zostało zniszczone, zabytki zostały rozkradzione, no i bracia, bractwo muzułmańskie zrobiło sobie tam bazę wypadową, także to już nie jest jakaś zwykła rewolucja, to się już przekształca w wojnę domową i jak widzicie bez żadnych skrupułów niszczy się kulturę i dziedzictwo narodowe Egiptu, co chyba już jasno wskazuje dalszy kierunek działań NWO w tym zakresie, także Bractwo Muzułmańskie oczywiście jako produkt CIA doskonale radzi sobie w takich sytuacjach, stąd właśnie można powiedzieć, że takie radykalne działania występują jak niszczenie dziedzictwa kulturowego, no ale cóż, jasno nam to pokazuje kierunek, w którym idzie polityka europejska, polityka w ogóle, w której bierzemy udział my wszyscy w mniejszym bądź większym stopniu. Ja tutaj mówiąc o muzułmanach powinienem również powiedzieć co nieco o tym, co się dzieje w Szwecji. Jak czytamy na stronie Nie dla islamizacji Europy, Szwecja znów płonie, tym razem Göteborg. W nocy z soboty na niedzielę miały miejsce podpalenia. Po raz pierwszy jednak zdarzyło się, że służby ratunkowe zostały zaatakowane, obrzucane kamieniami, no, zidentyfikowano sprawców, no ale oczywiście nikt nie zostaje aresztowany, no ale jest tu jakiś związek pomiędzy zamieszkami na przedmieściach a tą porą roku, niestety na razie nie wiemy jaki, mówi Björn Biksern, także podpalenia miały miejsce w wielu miejscach, niestety nie jest jasne oczywiście po co, dlaczego, komu, na co ma to oczywiście służyć, no ale jedyne co można powiedzieć to, że podejrzewani są właśnie muzułmanie. Zresztą Szwecja nie pierwszy raz boryka się z tym problemem. Oczywiście tych rzeczy jest dużo, dużo więcej. Non-stop coś się dzieje na tym tle. Ja już naprawdę nie znalazłbym czasu na to, żeby wszystkie te przypadki na bieżąco analizować, ale tendencja wszędzie jest jednakowa. Muzułmanie próbują w zasadzie, czy też w pewnym sensie elity za pośrednictwem islamu starają się wywołać głębsze różnice między kulturami, między religiami, które oczywiście sprowadzają się do wzajemnego zwalczania. Także to byłoby to, co dzieje się teraz w Szwecji. Jeszcze ciekawostka jedna, a może nawet dwie dzisiaj. Oficjalnie potwierdzono istnienie tajnej bazy zwanej Strefą 51. Strefa 51 oczywiście tematem dla wszystkich ufologów, znawców, amatorów jest wręcz klasykiem. Przez wiele lat rząd amerykański dementował wszelkie doniesienia na temat tajnych eksperymentów w tym rejonie. Teraz mówi się otwarcie, a w zasadzie to CIA ujawniła te informacje i że mówi się o tym, że ta strefa od kilkudziesięciu lat jest po prostu tajną bazą wojskową, która służy do testowania tajnych broni amerykańskich i przechowywania różnych technologii. W każdym bądź razie jest to bardzo ciekawe, że po tylu latach oni zaczynają mówić o tym teraz. Ja podejrzewam, że Strefa 51 ma po prostu odegrać w przyszłości jeszcze jakąś bardzo istotną rolę, dlatego widocznie oswaja się społeczeństwo z rolą tej bazy. Być może ten czas jest już również takim alarmem, że zaczynamy wchodzić również w pewną tematykę na zasadzie oswajania ludzi z tematami UFO. Zresztą podobnych informacji w ostatnim czasie, czy też konferencji takich jak przed dwoma miesiącami w Waszyngtonie z udziałem kongresmenów, gdzie dyskutowano
o tematach UFO. No, tego się pojawia coraz więcej, także można być pewnym, że jednak jeżeli rząd amerykański coś ujawnia i coś stara się przekazać ludziom, to znaczy, że świadomość tych informacji będzie w przyszłości do czegoś potrzebna, a to, co w tej chwili widzimy, to tak naprawdę i tak jest fragment całej prawdy, bowiem wokół strefy 51 w ogóle tam jest więcej stref, tam nie ma tylko 51, tam jest 52, 53, bodajże 54, o ile się nie mylę, także tematów z tym związanych jest naprawdę całe mnóstwo. Ale chociażby ten wycinek jest też takim potwierdzeniem, że jednak strefa 51 jest nie do końca tym, co wszyscy myślą, i być może zbliża nas to do jakiegoś większego ujawnienia informacji w tym temacie. Kolejny temat, i to już będzie temat ostatni, będzie to temat z dzisiejszych badań słonecznych. No, mieliśmy w nocy bardzo duże uderzenie ze Słońca. Możecie sobie tutaj zobaczyć to na tym filmie, który w tej chwili uruchomiłem. Generalnie to ponoć Słońce uderzyło wybuchem klasy X. W mediach cisza, a cieplutka plazma leci sobie do Ziemi. Trochę plam jest na tarczy i raczej aktywność jest ich zauważalna, ale w mediach niewiele się na ten temat powiedziało. Można powiedzieć jedynie, że jest to wręcz dla mnie zaskakujące, akurat, że po kilkunastu godzinach od tego zdarzenia, bo miało to miejsce dziś w nocy, około godziny pierwszej, nigdzie nie ma żadnej wzmianki, żadnych szerszych informacji na ten temat. No, można powiedzieć, że to uderzenie miało klasę tak zwane full halo, czyli dosięgnie orbity Ziemi w ciągu między 24 a 48 godzin. No, ciekawi mnie, co z tego wyniknie. Wiem tyle, że nasza magnetosfera jest w opłakanym stanie, więc seria takich silniejszych X-ów skierowana w naszą planetę mogłaby się okazać bardzo niebezpieczna, pomijając tu wszystkie przepowiednie i przecieki dotychczasowe na nadchodzących wydarzeń. A przypomnę, że podobno Rasputin przewidział jakąś wielką katastrofę ludzkości za 3 dni, także 23 sierpnia. Być może miał na myśli usmażenie się elektroniki z tego wybuchu X, aczkolwiek odcinam się od takiej teorii, takie się już też pojawiały. No ale niedługo przekonamy się, czy to fałszywy alarm, czy też jednak jest coś na rzeczy. Ja wolę zachować neutralność w tej kwestii, a na obecną chwilę pozostaje nam tylko obserwować sytuację. Także myślę, że w tym tygodniu z najważniejszych informacji będzie to wszystko. Oczywiście dużo więcej informacji znajdziecie na mojej stronie polskaświadoma.pl. Zapraszam również do naszej grupy facebookowej Wolna Ludzkość. Tam bardzo dużo podobnych treści, o których tutaj nie mogę wspomnieć, oczywiście z braku czasu. Jeżeli chcecie nas wspierać lub współpracować, to piszcie na kontakt@wolnaludzkość.pl. Ja na zakończenie pozdrawiam Was i życzę wytrwałości, spokoju i zrozumienia w nadchodzącym trudnym czasie. Do usłyszenia za tydzień i polecajcie mój program wszystkim, którzy chcą się obudzić. Także do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.